Dobrze, tutaj przejrzymy, co chłopaki mają. Ostatnia specjalizacja jest specjalizacja Mercedes. 22 rok, 183 biegu. Gdyby ktoś chciał. Tak jest, 22. Po taniości jakoś, ale nie pytałem ile. Przepiękny XC. S-Maxik. Dżukol wiadomo. Skodzinka w nowej lampie już się pojawia. Który to rok? W panoramie widzę. 23 rok. Dasz pan urwał na drzwiary. Patrzymy dalej, walczymy, oglądamy, śledzimy. Wszystko alikowe. Ten ładny. Dobry przebieg. Nie pamiętam ile, ale w zeszłym tygodniu go przywieźli. 20 który? 20 rok albo 21. 28 czy 9 tysięcy, jak pamiętam. Dobra, ciśniemy dalej. Coś tu ostatnio się kupiło. Szef sporo sprzedał to. Sporo sprzedane widzę. Pewnie już dokupił. Super bez kroi z tyłu. Za bardzo z tyłu. Albo dla mnie za tanie, albo dla mnie za drogo, albo za duży przebieg, albo za mały przebieg. Lauri, no to nas chyba... Cholera, w jasnym. Nas chyba nie stać, bo zatem widzę ciało ciemne. W jasnym kremie. Nie wiem. Jest namiar. Na to, na wszystko. Prawy, lewy. Starsza Erysa, piękny kolor. Piękne kółko. Mijamy ciut tańsze tematy. Wbijamy za wintel. Halo? Dzień dobry. Przywitałem się z kinieniem głowy i serdecznym, rąkowym uśmiechem. Auć! Szukamy znów ciekawych tematów. Ciężko Turana w 12 roku, w fajnym pieniądzu. No ciężko. Jeszcze w manualu, jeszcze właśnie. Nie dodaję, że w manualu. Niektórzy na to mówią manuel. Ale jak zwał, tak zwał, ma być patyk do ruszania. Do ruszania biegami. Jakby ktoś chciał samolot. Waliki mają połapane, bo się przekwalifikowują niedługo, bo słyszeli w telewizji, że w Polsce ma być naprawdę Antonow dla każdego. Auć! Albo Antek dla każdego. Taki rolniczy, wiecie, ale po pokrzywkach się przesmyczyłem. V60 zgrabnie. Może akurat w 20? Też 19. Już pół skórka, już jest nieźle. Już automat, już jest nieźle. Halo? Czy jest tu może jakieś A5 równie wzorowe? Niestety wszystko przebiegi ciut wyższe. Idę jeszcze przez kolejne pokrzywy, przeskoczę. Tamto jedno jest... tamto Volvo jest ciężarówką, ma z tyłu siedzenia. Czasem kupić, z przodu ma siedzenia, z tyłu jakby foteli nie ma. Ja pierdzielę, jak zarosło alikowi od zimy. Tu jest świetne miejsce, świetne przejście. Pokrzyw mniej. Nie myślcie sobie, że te auto stoją w pokrzywach, o kurwa, od zawsze. Po prostu tak aliki upychają, że tu jest git. Jaki roczek? 18, dobra, będzie benzyna. Morgan, dzień dobry. Tylko tak tu przez te pokrzywali, patrzę, tam przez te, kurwa, przez te krzoki przełazi, ja pierdzielę. Nowe sandały.
Ecie pecie na Romka wskoczyło. Dobra. Skarpetka pełna dziadostwa. Dzisiaj już nie może po krzaczorach. Super beżadna, super beżadna. Jest jakaś Skoda, ale to jest oktawka. Oktawka nowa. Ciekawa, ciekawa. 20 rok, ale Oktawii, Oktawii nie mamy zleconej. Cwancy. Nikt nie ma do 100, kurde. Zaraz to ogarniemy. Ostatnio kupiliśmy 119 na przebiegu. To znaczy, że 100 nie znajdę dzisiaj. Pasaciory. Alles gut, danke schön, bei dir gut? Ja, danke. Kurde, są wszyscy fajni. Jakaś mają urządzony akumulator, coś grillują sobie. Kręci im się, naruszcie mięsiwo. Majster mówi do mnie, kurwa, to będzie jakiś ważna persona. Z branży budowlanej oczywiście. BMW, 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 Audi, BMW, Renault, ten za drogi. O, tu wykosili, ale można? Smarcik w kącie, gryzie prącie. Zawijamy na placyk obok do Kaleda. A co tak się obłowił Volvo Kaledzik dzisiaj? Dlatego kupiłem swoją pierwszą Insignię. I on skubany zawsze ma większość sprzedanych. Volvo, no właśnie o tych Volvo mówię, że Kaled tak się obłowił dzisiaj w Volvo. 40, a piękne! Teraz co ładniejsze, V43 czy Peugeotik? Oba panoramy, parkowanie przód, tył, samo parkowanie. Co tu wybrać, jak będę starym dziadkiem, starszym dziadkiem, starym dziadem, starszym dziadem, to będę rozkminiał. Waginale w waginalu, w manualu, taki luksus w manualu, tak? A może bycie. Się już przesadzili. Zawijamy na placyk obok do Kaleda. A co tak się obłowił Volvo Kaledzik dzisiaj? Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.